Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Rozmowa kontrolowana. Dzień dobry, panie ministrze, witam. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Czy prezydent się jakoś zaangażuje w sprawie tego protestu lekarzy i tego pata właśnie pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a lekarzami? Prezydent z niepokojem obserwuje tą sytuację. Aczkolwiek z takiej pobieżnej analizy sytuacji wynika, że to jest jednak kwestia rozmów, negocjacji między protestującymi a Narodowym Funduszem Zdrowia i Ministerstwem Zdrowia. To jest jednak domena rządu. Ja wiem, ale ja pamiętam jak w 2012 roku, też na początku roku, kiedy był akurat problem, protest związany z ustawą refundacyjną, pamiętam jak się prezydent z ówczesnym premierem Donaldem Tuskiem spotykał w tej sprawie. Prezydent już kilka miesięcy temu podczas uchwalania programu onkologicznego i kolejkowego w korespondencji minister Wójcickiej do ministra zdrowia zaapelował, aby tą reformę dobrze przygotować, a na pewno dobrze poinformować wszystkie strony zainteresowane tą reformą, tak aby i pacjenci, i służba zdrowia były przygotowane na ten dzień, w którym te pakiety wejdą. Zdaniem prezydenta tak się stało, czy się nie stało? No, wygląda na to, że nie wszyscy są z tych rozstrzygnięć zadowoleni, ale dałbym czas stronom. To jest kwestia negocjacji po prostu. Tak bywa w demokracji, że strony się nie dogadują, aczkolwiek to zawsze powinno być z ominięciem problemów dla pacjentów. Oni nie są w tej sprawie stroną i nie powinni ponosić negatywnych konsekwencji. Ale jest to sprawa rządu, jak pan mówi, więc myśli pan, że na przykład premier Ewa Kopacz powinna się jakoś zaangażować? To. Premier rządu się angażuje i to z całą świadomością problemów jako minister zdrowia. Premier Kopacz miała do czynienia z tym zjawiskiem. Ono nie jest nowe. Występuje już od kilku kadencji kolejnych rządów, więc tu nie ma żadnego nowego zjawiska, więc pani premier jest na bieżąco. Myślę, że wczorajsza rozmowa z ministrem Arłukowiczem przyniesie określone skutki, ale chciałbym podkreślić, że tutaj stroną nie są pacjenci i ich dobro powinno przyświecać i lekarzom i ministerstwom. Stroną nie, ale ofiarom jakoś niestety. Niestety tak. Tak, panie ministrze, pana zdaniem źle się stało, że są burzone budynki na terenach po Stoczni Gdańsk? Źle się dzieje, że tak ważne miejsce w Gdańsku, tak ważne miejsce w historii Gdańska, Polski i myślę, że współczesnej Europy jest pozostawione właściwie same sobie. To wielkie narodowe dobro, jakim jest miejsce, w którym się zrodziła Solidarność, gdzie biło serce wolnej Polski, powinno być objęte planem ochrony, a nie jest. I to jest oczywiście fakt, który wywołuje nie tylko niepokój, ale też zdziwienie właśnie, i protest. Znalazła się taka grupa, która podpisała petycję. Pan w imieniu prezydenta odpowiadał, znaczy pisał właściwie do władz Gdańska. Ja tak się zastanawiam, bo przecież my te tereny obserwujemy od lat i też pamiętamy, co było. To nigdy nie był teren miejski, tak? To był teren Skarbu Państwa, sprzedany tak naprawdę, jedna stocznia sprzedana drugiej stoczni. To są dzisiaj prywatne tereny. Właściwie kto, gdzie, jak zawinił i co teraz? Kto zawinił? No nie chciałbym sięgać do nieodległej przeszłości. Ja sobie mogę wyobrazić, że ważne tereny z punktu widzenia rozwoju miasta czy historii miasta powinny być objęte szczególną troską samorządu lokalnego i mam nadzieję, że tak w tej chwili się dzieje. Ja sobie przypominam rozmowę naszą w tym studiu przed 2 laty z kawałkiem, w której to mówiliśmy. Mówiłem o tym, że prezydent z życzliwością odnosi się do tych działań, które mają szansę zachować w krajobrazie kulturowym, historycznym Gdańska tereny, część terenów postoczniowych. Chodziło w istocie o żurawie i kilka obiektów towarzyszących. No, wydaje się, że ten protest znajduje racjonalne uzasadnienie w takiej bazie patriotycznej Gdańszcza. No, ilość podpisanych osób pod tym protestem świadczy, że coś ważnego się dzieje i że coś ważnego próbujemy ochronić. Dobrze, a prezydent Adamowicz już odpisał na ten list? Czy jeszcze tak nie sprawdzałem, czy odpisał. Być może odpisał, mam nadzieję, że... Bo jak tutaj był w studiu przed świętami, to powiedział, że właśnie rozmawiając o tym też o tym liście prezydenta, to powiedział, że to jest taki dzisiaj jak przerzucany gorący kartofel. Proszę państwa, no, gorący kartofel. No, ten kartofel wyrósł w Gdańsku. W Gdańsku został rozgrzany do czerwoności i on tu pozostanie w rękach samorządu Gdańska. To jest sprawa Gdańska, nie Gdyni, nie Sopotu, nie Warszawy, tylko sprawa
z punktu widzenia jakby interesu narodowego powszechna, ale do rozwiązania przez władze. No dobrze, Gdańska. Ale jeśli nawet intuicyjnie Gdańsk i mentalnie posiada narzędzia w postaci władztwa planistycznego, posiada instrumenty prawne opisane, o których mówiliśmy już 2 lata temu, takie jak uchwalenie planu miejscowego, który objąłby ten teren ochroną konserwatorską. Ale on jest objęty ochroną konserwatorską, tylko w jakiejś części. Ochroną konserwatorską i uchwalenie dla tego miejsca parku kulturowego, który jest zjawiskiem w Polsce znanym. Nawet w Gdańsku jest park kulturowy Centrum Hevelianum. No dlaczego najważniejsze miejsce z punktu widzenia nowoczesnej, współczesnej historii Gdańska i Polski nie miało być objęte takim planem? A chce mi pan powiedzieć, że tutaj to władze miasta nawaliły? Sprawa jest skomplikowana, bo jak pani wspomniała, są prywatni właściciele i to wymaga dialogu, ale uważam, że w sprawie, która no tak bardzo determinuje i słusznie wielu zatroskanych mieszkańców Gdańska o to ważne z punktu widzenia całej Europy Wschodniej miejsca, uważam, że zrobić można więcej. Okrągły stół choćby wszystkich zainteresowanych. Miasto ma narzędzia w ręku, żeby ten teren ochronić. No dobrze, ale jeśli nawet ten teren stałby się parkiem kulturowym, przecież to nie gwarantuje niczego, tak? To mimo wszystko jest własnością prywatnego inwestora, który może coś zrobić, ale wcale nie musi iść. No są narzędzia, które przymuszają oczywiście prywatnego inwestora, ale mi się wydaje, że w interesie wszystkich miasta i też prywatnych właścicieli tego terenu jest to, aby zachować dla przyszłych pokoleń gdańszczan, Polaków, Europejczyków to miejsce w takim stanie, aby świadczyło o wyjątkowym znaczeniu tego miejsca. To no tak, ale w praktyce, ja rozumiem ideę, tylko w praktyce potem dochodzimy do tego, że są to jakieś obiekty, które są stare, trzeba je modernizować. Ostatnio tutaj Jerzy Borowczak mówił, był w studiu, mówi tak, 12 milionów złotych kosztował tylko sam remont sali BHP. Niezbyt dużej i przecież nie tak zniszczonej. Kto to ma potem utrzymywać? To z jednej strony potem zaczną się pretensje, że dlaczego miasto nie buduje, nie wiem, dróg, chodników, przedszkoli, żłobków, a modernizuje hale na terenach postoczniowych. To jest trudne. To jest oczywiście trudne, ale znamy miejsca w Europie, Hamburg, Rotterdam, Amsterdam, wiele miejsc na świecie, gdzie infrastruktura portowa czy stoczniowa została pięknie wkomponowana w nowoczesny krajobraz miasta z korzyścią i dla właścicieli, i dla miasta. Myślę, że podobnie może być w tym przypadku. Naprawdę można łatwo wybudować dziesiątki różnych galerii, budynków, wątpliwej urody, spichlerzy, ale takich miejsc jak fragmenty Stoczni Gdańskiej nie da się na nowo wykreować czy zbudować. One po prostu są, chociaż w tej chwili zanikają i ich wartość jest po prostu nie do przecenienia, bo nie można stworzyć substytutu takiego miejsca. Można stworzyć sobie substytut spichlerza, kamienicy, dowolnego obiektu, budując nowy, jak mówię, no często kontrowersyjnej urody. To miejsce pozostanie wyjątkowe w historii całej Europy i warto też tą miarą historyczną to miejsce mierzyć. Jeśli chodzi o stocznię, to właśnie niewiele brakowało, i tych żurawi by nie było, prawda? Chyba no trochę, tak. Gdyby nie też pański brat, tak, Arkadiusz Żywicki. Od wielu lat ta kwestia stawała na styku Rada Miasta Gdańska, parlament, powiedziałbym, w którym brat zajmował się między innymi dziedzictwem narodowym, w tym szczególnie pamięcią o gdańskich żurawiach. I myślę, że w dużej mierze przyczyniły się do tego, że w świadomości społecznej ta sprawa zaistniała i żurawie, mam nadzieję, zostały skutecznie obronione. Ale to nie jest może tak, że po prostu obecne władze, które przecież są długowładzami Gdańska, no tak nie do końca czują, mimo deklarowanego przywiązania do tej pamięci. To, że prezydent miasta Paweł Adamowicz, który wywodzi się z tradycji sierpnia 80 roku, udowadnił wielokrotnie, że historia najnowsza, której był w latach 80. już uczestnikiem, jest mu bliska. Myślę, że ja bym tu nie chciał personalnie odnosić się do tych, którzy powinni szczególną troskę o to wykazać, no ale są wokół prezydenta osoby, które odpowiadają za politykę przestrzenną, za architekturę, urbanistykę miasta. I myślę, że te osoby no, powinny spojrzeć w historię ostatnich kilku lat, czy zrobiły na pewno wszystko, aby ta sytuacja była no, nieco bardziej
do zaakceptowania przez Gdańszczan. Za prawie 3 miesiące, piąta już rocznica katastrofy smoleńskiej, końca śledztwa nie widać. Nie uważa pan, że to nieprawdopodobne? No to rzeczywiście już 5 lat. Takie śledztwa oczywiście muszą trwać, bo materia jest bardzo skomplikowana. Wypadek miał miejsce poza terytorium Polski i to utrudnia postępowania po stronie polskiej. Postępowania rosyjskiego nie oceniam. Uważam, że jest przewlekłe i długotrwałe i nie widać tam symptomów, zbyt wielu symptomów dobrej woli. Cóż, no ja cierpliwie czekałem i będę czekać, aczkolwiek uważam, że to wszystko trwa. A tak po ludzki nie jest pan na to zły po prostu? W końcu zginął w tej katastrofie między innymi pański brat. Podkreślam, że no jest niecierpliwość, aczkolwiek też jest taka zwykła ludzka bezradność. No, nie jesteśmy w stanie przejąć tego śledztwa od Rosjan. Postępowanie na odległość w Polsce, które w dużej mierze jest uzależnione od dobrej woli lub braku dobrej woli Rosjan, jest po prostu siłą rzeczy trochę ułomne. A nie można by powiedzieć w Polsce, że o to nie, na przykład umorzymy śledztwo, powinni dalej zrobić, nie możemy, na to by zgody nie było? Nie, no myślę, że to byłoby też poddanie się i uległość wobec złej woli sąsiada. Nie, trzeba być konsekwentnym i w tej sprawie do końca, do bólu wyjaśniać wszystkie aspekty i po prostu czekać na efekt prac prokuratury rosyjskiej. A kiedy prezydent Komorowski angażował się w to spotkanie i w sprawę pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej, to myśleliście, że ten pomnik w Warszawie stanie do tej rocznicy, czy nie? Nie sądzę, aby ktokolwiek miał nadzieję, że na piątą rocznicę w Warszawie stanie pomnik, ale można zrobić wiele i prezydent podjął tutaj działania, aby przynajmniej rozpocząć dyskusję z władzami miasta oraz z tą częścią rodzin, która akceptuje budowę pomnika w centrum Warszawy, aby na piątą rocznicę przynajmniej można było wskazać lokalizację, rozpisać konkurs na architekturę, na bryłę tego, to się stanie? Bo pomnika. Tak ostatnio gdzieś, nie wiem, ale to w polityce czytałam, że tak władze miasta chyba jeszcze nie są gotowe na to. Może nie są gotowe, ale tutaj nie ma wyboru. No ten pomnik prędzej czy później powstanie. Raczej później niż wcześniej, bo powinien powstać wtedy, kiedy opadną niezdrowe emocje. Aczkolwiek zrozumiałe bardzo często. Ale ten pomnik pewnie powstanie, więc prace powinny się toczyć. A toczą się? Trwają rozmowy w kręgu rodzin na temat lokalizacji. Jest duża inicjatywa rodzin, które zwróciły się do prezydenta Komorowskiego z apelem o podjęcie działań i prezydent te działania podjął. W najbliższym czasie prezydent spotka się z panią prezydent Warszawy, Hanną Gronkiewicz-Waltz, i poprosi ją o to, aby Rada Miasta Warszawy, bo ona jest właściwa dla określania lokalizacji, wytypowała lokalizację w centrum Warszawy, tak aby rodziny mogły się do tego ustosunkować. Dobrze, to jedźmy dalej. Kampania prezydencka. Kiedy prezydent ruszy z kampanią i kiedy oficjalnie ogłosi swój start? Prezydent koncentruje się na dokończeniu swojej kadencji. Pracuje normalnie, wykonując swoje obowiązki. Nie prowadzi kampanii wyborczej, bo też nie ma jeszcze terminu wyborów, nie ma jeszcze kalendarza, który by uruchamiał oficjalnie kampanię prezydencką. Tą kampanię uruchamia termin wyborów, który ogłasza marszałek Sejmu. I to się powinno wydarzyć dziś na przełomie stycznia i lutego. I wtedy prezydent Komorowski, sądzę, będzie publicznie informować o swoim zamiarze, bądź nie, kandydowania. Mhm. Na razie nie staje w szranki z tymi, którzy już, mimo że kampania się formalnie nie rozpoczęła, swoją kampanię uruchomili. Wykonuje swoje obowiązki. Apeluje, i skupia czy nie, się na tym, żeby tą kadencję dobrze... Apoluje, czy nie? Bo do rzeczy twierdzi, tak jak zrobiło śledztwo i prezydent poluje. Tak, jak zapowiedział kilka lat temu, poluje z aparatem fotograficznym. I jestem przekonany, że tak właśnie jest. Zdarza się, że towarzyszy synowi w wyprawach do lasu, ale zawsze jako osoba towarzysząca, jako kibic z aparatem fotograficznym. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.